państwowych sędziów okręgowych. Witam obecnych na sesji radnych gminy Adamów, wójta gminy Adamów, pana Karola Węgrowskiego, pracowników urzędu gminy oraz wszystkich, którzy oglądają relacje online. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sesji jest obecnych 12 radnych, a więc sesja jest prawomocna. Przedstawię teraz porządek 25 sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności. 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2019-2020. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Adamów na 2020 rok, w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Adamów, w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi. W sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkasa. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W sprawie ustalenia opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W sprawie obniżenia średniej ceny współużyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok oraz zamknięcie sesji. Punkt pierwszy i drugi uważam za zrealizowany. Informacja wójta gminy Adamów została przesłana wszystkim radnym na maila. Proszę o uzupełnienie informacji. Bardzo krótko, bo ten czas, który mieliśmy od ostatniej sesji, to wiadomo, w jaki sposób dzisiaj urzędy również to wszystko funkcjonuje. Mimo wszystko, mimo tych trudnych czasów, to staramy się normalnie pracować i normalnie funkcjonować. Chciałbym uzupełnić o jedną inwestycję, której chyba tam nie dopisałem. Przypomniałem sobie dziś rano, że nie dopisałem, chyba że trwa realizacja budowy boiska wielofunkcyjnego w Woli Głowskiej. Jest to koszt, oscyluje w granicach 300 tysięcy, tam groszek jest pozyskany przy współdziałaniu z lokalną grupą działania razem po lepszej przyszłości. Także jest to inwestycja już w fazie finalnej, w fazie ukończeniowej. Jeśli chodzi o te kwestie główne, to tyle, bo tego nie uzupełniłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Kolejny punkt to przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Także to zostało wysłane na maila. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2019-2020 został wysłany radnym na maila. Czy są jakieś pytania do przedstawionych wiedzy? Dziękuję bardzo. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia. Szanowni Państwo, wszyscy radni gminy Adamów oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku złożymy je w ustawowym terminie, który z uwagi na pandemię został wydłużony do 31 maja 2020.
Oświadczenie majątkowe przewodniczącej Rady Gminy oraz wójta gminy przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Oświadczenie majątkowe radnych, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzającej gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych. To jest 26 oświadczeń do Urzędu Skarbowego w Głuchowie, jedno oświadczenie do trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie. W stosunku do 5 oświadczeń majątkowych organy kontroli przesłały uwagi, które dotyczyły niewykazania przychodu z PIT 11 i PIT 11A, błędnego wykazania powierzchni gospodarstwa rolnego, nieokreślenia przynależności środków pieniężnych, dochodów nieruchomości i składników nieruchomego do majątku odrębnego osobistego lub majątku objętego małżeńską wspólnością. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości, zostały zapoznane z informacjami na temat błędów w celu eliminowania ich w przyszłości. Wszystkie oświadczenia zostały opublikowane na stronie Dyrektywy Informacji Publicznej Gminy Adam. Dziękuję Państwu bardzo za terminowe złożenie oświadczeń. Kolejny punkt to podjęcie uchwał. Dwie pierwsze uchwały to uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Proszę o przedstawienie wyjaśnień. Dokonano kolejnej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2025. Zwiększono dochody o kwotę 2 38 960 zł 59 groszy. Są to dochody bieżące. Zwiększono także wydatki o kwotę 2 039 460 zł 59 groszy. W tym wydatki bieżące majątkowe zwiększono o kwotę 3500 zł oraz wydatki bieżące 2 036 460 zł 59 groszy. W odrębnionych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne dokonano zmian. Plan po zmianach wynagrodzeń kwota 11 229 811 zł 59 groszy. Dokonano także zmian w przedsięwzięciach. Dodano nowe zadanie pod nazwą Dobry start na rynek pracy. Jest to zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Władomowych. Łączna kwota zadania 990 051 zł i 8 groszy. Jest to projekt realizowany ze środków unijnych. Na 2020 rok przeznaczono tutaj kwotę 497 000 11 zł 78 groszy i na 2021 rok zaplanowano kwotę 487 506 zł i 79 groszy oraz na 2022 rok 5532 zł i 51 groszy. Całość tego projektu jest realizowana ze środków unijnych. Tyle jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej, natomiast zmiany w budżecie dokonano zwiększenia w kwocie dochodów w kwocie 1 804 220 zł 78 groszy, w tym w przedszkolu zwiększenie dochodów 100 tysięcy są to dochody bieżące na zadanie własne. W rozdziale 801-17 branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia zwiększenie dochodów w kwocie 584 011 zł 78 groszy. Są to dochody z tytułu realizacji projektu ze środków unijnych w kwocie 497 011 zł 78 groszy oraz zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 87 tysięcy na prowadzenie zespołu szkół w Adamowie. Jest to dotacja z powiatu. W rozdziale 801-20 licea zwiększenie dochodów w kwocie 112 tysięcy zł na prowadzenie zespołu szkół w Adamowie. W 852 pozostała działalność, zwiększenie dochodu w kwocie 10 tysięcy z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększenie dochodu w kwocie 56 tysięcy na prowadzenie zespołu szkół w Adamowie. Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dochodu w kwocie 558 669 zł. Są to dochody z dotacji na świadczenie wychowawcze, zadanie zlecone. Świadczenia rodzinne, zwiększenie dochodu w kwocie 178 tysięcy na wypłaty świadczeń, zadanie zlecone. Karta dużej rodziny, zwiększenie dochodu o 270 zł na kartę dużych rodzin, zadanie zlecone. Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodu w kwocie 5270 zł z tytułu dotacji
na dobry start, zadanie zlecone, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów w kwocie 200 tysięcy zł z tytułu opłaty śmieciowej, jest to zadanie własne. Także dokonano zmian w wydatkach, zwiększając wydatki o kwotę 1 804 220 zł 78 groszy, w tym na Rady Gminy zwiększenie wydatków o kwotę 20 tysięcy na wypłatę diet, branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia, zwiększenie wydatków w kwocie 612 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Dobry Start oraz dotacje na prowadzenie zespołu szkół Badanowie. Licea, zwiększenie dochodów w kwocie 112 tysięcy na prowadzenie zespołu szkół w Adamowie. Pozostała działalność, zwiększenie wydatków w kwocie 10 tysięcy, w tym wydatki majątkowe na projekt stópku 3500 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 6500 zł. Szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększenie wydatków w kwocie 28 tysięcy. Świadczenia wychowawcze, zwiększenie na o kwotę 558 669 zł. Świadczenia rodzinne 179 tysięcy zł, zwiększenie. Karty dużych rodzin 270, wspieranie rodziny 4270. Gospodarka gruntami, gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie w kwocie 220 tysięcy. Obiekty sportowe, zwiększenie 10 tysięcy na wydatki bieżące. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie w kwocie 6250 zł na wypłatę stypendiów. Rozdział 852-16, zmniejszenie wydatków w kwocie 3 zł na wydatków stałych. Gminne ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków 3500 zł. Zasiłki okresowe, zmniejszenie wydatków w kwocie 10 tysięcy zł. Zwiększenie w oświacie 210 tysięcy, w tym zwiększenie środków dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Adamowie o 200 tysięcy zł. Pozostałe zmiany to przemieszczenia w rozdziałach. Domy pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków w kwocie 9747 zł. Urzędy gminy, zmniejszenie wydatków w kwocie 130 tysięcy zł. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli Państwo mają pytania. Czy są jakieś pytania do przedstawienia wyjaśnień? Nie ma. Szanowni Państwo, pierwszą uchwałą w sprawie zmiany rodzinnej prognozy finansowej ze względu na pandemię i nadzwyczajnie dzisiejszej sesji treści nie będą odczytywane, zostało nadesłane na maila. Proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Jestem za. Bożek Adam. Jestem za. Jarmin Jarosław. Jestem za. Zorka Andrzej. Za. Dzień dobry, Czesław. Jestem za. Dzień. Jestem za. Wojciech Grzegorz. Jestem za. Kasprzyk Dawid. Jestem za. Maja Kurosław. Jestem za. Olek Jerzy. Jestem za. Wachu Paweł. Jestem za. Jędrzej Dziadek. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany letniej prognozy finansowej została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. Proszę o głosowanie. Bardzo się zgadzam. Jestem za. Bardzo kadam. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2020 rok. I proszę o przedstawienie wyjaśnień. Aby można było zaciągnąć jakikolwiek kredyt, potrzebne jest, tutaj konieczne jest uchwalenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Jako przychodach kwota ta kredytu była zaplanowana już na początku roku. Natomiast teraz musimy zaciągnąć kredyt. Jest on planowany w kwocie 3 700 000 zł. Myślę, że po rozliczeniu końcowym takim na koniec roku nie będzie zaciągnięty w takiej wysokości. Zaciągniemy naprawdę na środki takie, które są niezbędne do pokrycia wydatków. Natomiast tak jak wójt wcześniej przedstawił, na koniec roku tak planujemy, jeżeli chodzi o zadłużenie gminy,
kwocie 6,5 miliona na koniec roku. Obecnie mamy 4 miliony 150 tysięcy złotych kredytu, takiego zaciągniętego z poprzednich lat. Mamy jeszcze w grudniu spłatę rat 200 tysięcy złotych, więc na koniec roku zostanie 3 miliony 950 tysięcy. No i tutaj myślę, że tak około 0,5 miliona będzie zaciągnięte z tej uchwały, żeby pokryć te zobowiązania wszystkich. Jest on jakieś pytanie do przedstawionych wyjaśnień? Nie ma, proszę o głosowanie inne. Przewodnicząca. Za. Bartosz Kadarowicz. Jestem. Jarosław. Jestem za. Zorka Marzeniec. Mieczysław. Za. Widzę Robert. Nie za. Gojan Grzegorz. Jestem za. Kasper Derny. Jestem za. Panie Jarosław. Jestem za. Olek Jerzy. Jestem za. Wachnik Paweł. Jestem za. Jędrzej Grzegorz. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu z uwodem i nadawców. Na stole wcześniej zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu została przyjęta. Kolejną uchwałą to uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Adamów. I proszę o przedstawienie wyjaśnień. Przed nami pakiet 7 uchwał, które dotyczą utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Adamów. Do podjęcia tych uchwał jesteśmy zobligowani na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Te uchwały wprowadzają tylko nieznaczne zmiany do obowiązującego stanu prawnego na terenie gminy i one będą wchodziły w życie w większości od 1 stycznia 2021 roku. W regulaminie utrzymania czystości i porządku najważniejsza zmiana to jest zmiana w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Ustawa zobowiązuje nas do tego, żeby w okresie od kwietnia do października bioodpady były odbierane z zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, natomiast z zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do października jeden raz w tygodniu. Pozostałe odpady w pozostałym okresie z taką częstotliwością jak dotychczas, czyli raz w miesiącu. To jest zasadnicza zmiana w regulaminie. Jeśli chodzi o termin częstotliwości i tryb uiszczania opłat, to nie zmieniamy terminów płatności, czyli za kwartał do końca kwartału, czyli do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia. Opłatę można uiścić w kasie urzędu, albo na rachunek bankowy, albo w innym urzędu. Natomiast w kolejnej uchwale jest informacja o tym, że inkasentami są ci sołtysi, którzy wyrazili zgodę na pobieranie opłaty. Ponadto inkasentem jest pani Aldona Brzosek, która jest jednocześnie inkasentem opłat zawodowych. Wynagrodzenie za inkasa to dotychczas 5% zainkasowanych kwot. Kolejna uchwała o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług. Również nieznaczna zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującej. Tutaj również jest mowa o tej częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych, która jest większa. Kolejna uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Gmina jest zobligowana do odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, jest dowolność. Gmina może odbierać, natomiast nie musi. My proponujemy w uchwale, aby gmina objęła systemem odbioru odpadów również nieruchomości niezamieszkałe z wyjątkami. Wyjątki to cmentarze, nieruchomości, na których prowadzone są zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz nieruchomości, na których prowadzona jest działalność leśna. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, to od 1 stycznia 2021 roku te nieruchomości będą musiały zorganizować we własnym zakresie odbiór odpadów, a nam przedstawić umowę zawartej z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz głównej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Jeśli chodzi o główne stawki opłat za usuwanie tych odpadów komunalnych, to proponujemy kwotę 200 zł brutto za 1 metr sześcienny, jeśli są odbierane w sposób selektywny, 400 zł brutto za metr sześcienny, jeśli nie są odbierane w sposób selektywny. Ta uchwała będzie dotyczyła tych nieruchomości, które nie będą przekazywały do systemu gminnego, tylko bezpośrednio do przedsiębiorców mających zezwolenie na wywożenie odpadów komunalnych. I przedsiębiorca nie może ustalić wyższej kwoty za metr sześcienny niż ta, którą my proponujemy, czyli 200, odpowiednio 200 zł za segregowane, 400 za niesegregowane za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o opróżnianie zbiorników bezodpływowych, to jest kwota w wysokości 36,72 zł brutto za metr sześcienny. Nie może przekroczyć tej kwoty opłata przedsiębiorcy. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie wydania opłaty za pojemnik lub worek po odbiorowej pojemności. Dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców i instytucji. I tutaj zmiany są zasadnicze. Zmiany wynikają ze zmiany ustawy, która wprowadziła ograniczenie odpłatności za pojemnik w zależności od wysokości tak zwanego dochodu rozporządzalnego brutto na mieszkańca. I w związku z tym, że uchwała musi być zgodna z zapisami ustawy, to powoduje to znaczne obniżenie opłat za pojemnik. Za pojemnik 120-litrowy śmieci zbieranych w sposób selektywny odpłatność będzie 6,35 zł, za 240 litrów 12,70, za 760 litrów 40,22 zł, za 1100 58,21, za 7000 litrów 370 zł 43 grosze. Natomiast jeśli zmniejszone bardzo. Przepraszam bardzo, chciałbym użyć się słowo po raz pierwszy zmniejsze. To są ceny netto czy brutto? Odbierane w sposób selektywny. Śmieci odbierane w sposób nieselektywny będą troszkę droższe, ale nieznacznie, bo one nie mogą być wyższe, te opłaty, niż czterokrotność tej opłaty za śmieci zbierane w sposób selektywny. Więc to będzie odpowiednio 25 zł, 50, 160, 230 i 1480. Także tutaj różnica jest ogromna. Ale to już mówię, to już jest efekt bardzo realne. I to różnica ta spowoduje stratę wpływów do budżetu gminy w wysokości około 6,5 tysiąca złotych miesięcznie. Gdybyśmy sobie jako gmina chcieli zrekompensować, to stawki od osoby powinny wzrosnąć już odpowiednio. Ponad na miesiąc. Na razie tego nie będziemy proponować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle jeszcze jednej rzeczy nie dodałam, jeszcze jedna zmiana. Ustawodawca wprowadził taką zmianę, że jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę na przyjmowanie odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych, co wyrazi w tej uchwale, to mamy obowiązek wystąpić do tych podmiotów, które dotychczas do nas śmieci oddawały, czy o wyrażenie zgody, czy pozostają w systemie, bo mogą nie chcieć. Ale myślę, że przy takich odpłatnościach to pewnie zechcą wszyscy. Ale będą musieli złożyć deklarację na piśmie. To ten KP7 taki. Ten 7 tysięcy litrów. Tak. Tak. To jest za ten KP7? 370 zł 43 grosze, jeśli to są odpady zbierane w sposób selektywny. Mhm. Jeśli nie selektywny, 1480. Ale jak na gałce nie mieć tam troszkę, co śmieci, jak sobie pomyślałem. Ale to nie chodzi o
nieruchomość niezamieszkałą, że jest posesja i tam nikt nie mieszka. Chodzi o nieruchomość zamieszkałą w takim sensie, że chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Więc jak na przykład pan ma działalność gospodarczą i dotyczy to pana i tej nieruchomości, w takim sensie niezamieszkałą. Dziękuję bardzo. Tylko tam dowiedziałem się, gdzieś tam była proponowana cena, że 10 zł za dodatkowy worek, czy coś takiego? Nie za dodatkowy worek. Nie za dodatkowy worek. Jeśli ktoś będzie prowadził nie w pojemnikach, tylko w workach, to ustawodawca uznał, że opłata za worki może być wyższa. Więc za worek niesegregowanych śmieci kwota 10 zł, za niesegregowanych 40. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionych wyjaśnień? A te elektrośmieci, jeszcze te elektrośmieci przewidziane zbiórka, czy to po prostu tak na własne? Zbiórka taka jeżdżąca na razie nie, dlatego że to jest dodatkowy koszt, objazd jeszcze jeden. Aha. Natomiast przod cały czas przyjmuje. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Pierwsza uchwała to uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Adamów i proszę o głosowanie gminy. Proszę się witamy. Pasek Adam. Za. Jadę do spraw. Uchwała Andrzej. Za. Idę do spraw. Za. Idę do spraw. Za. Powiem Grzegorz. Za. Tak, za. Maja Krosław. Jestem za. Olek Jerzy. Za. Bartek Paweł. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Adamów została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu umieszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I proszę o głosowanie imienne. Bardzo się liczymy. Za. Pasek Adam. Za. Tam Jarosław. Jestem za. Sokał Andrzej. Za. Idę Mieczysław. Za. Idę Robert. Jestem za. Powiem Grzegorz. Jestem za. Kasper Derby. Jestem za. Maja Grosław. Jestem za. Olek Jerzy. Jestem za. Bartek Paweł. Jestem za. Język. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. I proszę o głosowanie imienne. Bardzo się przyjemna. Jestem za. Pasek Adam. Jestem za. Jarosław. Sokał Andrzej. Jestem za. Idę Wiesław. Jestem za. Idę Robert. Jestem za. Kolej Grzegorz. Jestem za. Patrzcie Dary. Jestem za. Panie Grosław. Jestem za. Olek Jerzy. Jestem za. Bartek Paweł. Jestem za. Język. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zarządzania poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso została jednocześnie przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. I proszę o głosowanie imienne. Bardzo się liczę. Za. Pasek Adam. Jestem za. Jan Jarosław. Jestem za. Sokał Andrzej. Jestem za. Kolejny Krzysztof. Jestem za. Idę Robert. Za. Kolejny Grzegorz. Jestem za. Kasprzyk Dany. Jestem za. Maja Krzysztof. Jestem za. Marek Jerzy. Jestem za. Bartek Paweł. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta. Następna uchwała to uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. I proszę o głosowanie imienne. Bardzo się liczę na. Za. Pasek Adam. Jestem za. Jadę Jarosław. Sokał Andrzej. Jestem za. Idę Przysław. Jestem za. Idę Robert. Jestem za. Kolejny Grzegorz. Jestem za. Kasper Dery. Jestem za. Maja Krosław. Jestem za. Olek Jezus. Jestem za. Bartnik Paweł. Jestem za. Więcej Dery. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, została jednogłośnie przyjęta. Następna uchwała to uchwała w sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz głównej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik lub worek określonej pojemności. I proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik lub worek określonej pojemności została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny zysku żyta przyjmowanej na obniżenie podatku rolnego na rok 2021. I proszę o wyjaśnienie. Średnia cena skupu żyta jest podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego. W tym roku komunikatem prezesa GUS średnia cena skupu żyta została określona na kwotę 58,55 zł. Jest ona wyższa o niespełna 2 zł od tej, która była podstawą ustalenia w zeszłym roku. Proponujemy, aby średnią cenę skupu będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Adamów ustalić uchwałą na kwotę 40 zł. Czy są jakieś pytania albo uwagi do przedstawionych wyjaśnień? Nie ma, proszę o głosowanie. Kto się za? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021 została przyjęta. Ostatnia uchwała to uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustępu 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Proszę o wyjaśnienia. Uchwała pod takim tytułem jest podejmowana rokrocznie. Państwo radni, którzy działają w stowarzyszeniach, jakieś czy działali swego czasu, wiedzą, że program współpracy przewiduje dotacje z budżetu gminy udzielane na wniosek stowarzyszeń na realizację zadań objętych programem lub na dofinansowanie zadań objętych programem. W programie przewiduje się, że w 2021 roku z budżetu gminy, w budżecie gminy będzie przewidziana kwota 100 tysięcy zł na realizację programu. Natomiast program jest, przewiduje, że celami, na które będzie przeznaczone, będą zapewnienie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji, tworzenie warunków do prezentacji dorobku organizacji i promowania ich osiągnięć, wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw dążących do rozwoju lokalnego środowiska, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie wewnętrznego rynku pracy poprzez dofinansowywanie oraz zlecanie do realizacji usług społecznych, umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W większości środki przekazywane w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy trafiały na przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych wyjaśnień? Nie ma. Proszę o głosowanie. Jedna. Bardzo się liczę na. Za. Pasa Kadera. Jestem za. Ja bym chciał rozprawać. Jestem za. Pokawa Andrzej. Za. Za. Dzień Rzeczyła. Za. Dzień Dobry. Za. Wolę Kierzosz. Jestem za. Kasper Dzień. Jestem za. Maja Kierzosła. Jestem za. Ole Kierzy. Jestem za. Wraz Prawo. Jestem za. Jest za. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i ogólnej
wczorajszym, która chciała bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i w świętej pamięci daty pana Henryka Wilka oraz za wszelkie słowa wsparcia, także w imieniu pani Rady bardzo serdecznie dziękuję. O jednej rzeczy jeszcze zapomniałem powiedzieć, gdzieś mi udało, ponieważ jesteśmy w trakcie procedury konkursowej na dyrektora, na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego. Samodzielnego żłobka w Adamowie, także pewnie za jakiś czas nazwisko tej osoby będzie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie i zamykam. Wyłączam.